przechodziła przez blok, ktoś gwizdał, wszyscy do okna wychodzili i się ekipa zbierała. Zawsze ktoś był już, wiadomo, pierwszy, wtedy lecieliśmy razem na boisko. Znaczy nie boisko, nie mieliśmy boiska, mieliśmy taki kawałek trawnika i na tym był taki wielki głaz i dookoła niego graliśmy w piłę. Później była taka dziura i tam wbijaliśmy zawsze kija czy tam patyka i to był drugi słupek, a z drugiej strony mieliśmy studzienkę i drzewo i wtedy były takie czasy, że nam to nie przeszkadzało, wychodziliśmy i graliśmy, cieszyliśmy się tym po prostu i całe dnie spędzaliśmy tam na podwórku. A teraz spełnia marzenia w Lechu Poznań. Cześć, jestem Tomek Kędziora, obrońca kolejorza. Tygodnik Piłka Nożna gości dzisiaj w Poznaniu. Jesteśmy w gościach u Tomka Kędziory, czyli aktualnie chyba najlepszego piłkarza Lecha Poznań. Przynajmniej tak można stwierdzić po opiniach, które pojawiają się w prasie i w telewizji. Tomek Kędziora, kto wie, być może zostanie powołany na najbliższe mecze reprezentacji Polski. Tomek, jak sobie radzisz z tym, co na ciebie ostatnio spadło? W końcu jesteś cały czas młodym piłkarzem, 20 lat, a dźwigasz na barkach wielką odpowiedzialność w Lechu Poznań. Po prostu gram coraz lepiej, każdy mecz czuję się pewniejszy i z meczu na mecz potwierdzam swoją dobrą dyspozycję. Mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych spotkaniach tutaj na Wuglarskiej i na wyjazdach, że Lech będzie zwyciężał i moja forma będzie rosła w górę. Powiedz Tomek, bo ostatnio bardzo dużo o tym się mówi, Tomasz Kędziora i reprezentacja Polski, jak podchodzisz do tego tematu? Na pewno powiesz, że ty się skupiasz na treningach, skupiasz się na meczach, ale na pewno z tyłu głowy musi być taka myśl, że chyba byłoby fajnie, żeby selekcjoner reprezentacji powołał cię na najbliższe mecze tej kadry narodowej. Dokładnie, no to jest marzenie każdego młodego chłopaka, że zostać powołany do pierwszej reprezentacji, żeby tam zaistnieć, zagrać i wiadomo, że jest z tyłu głowy, że po to się trenuję, żeby po prostu dążyć do tego celu, bo to jest mój cel od zawsze, żeby zagrać w reprezentacji seniorskiej Polski i tylko do tego dążę. W tym momencie Olkowski i Piszczyk, wielkie postaci grające w Bundeslidze. Piszczka nie ma, na pewno na najbliższym meczu reprezentacji zostaje Olkowski. Ja się zastanawiałem ostatnio, czy ty się zastanawiasz, gdzie oni byli w twoim w wieku 20 lat. Bo ja zrobiłem sobie taki mały research i wyszło na to, że Łukasz Piszczek w wieku 20 lat zaliczył swój pierwszy sezon w Zagłębiu, a mistrzem Polski i zdobywcą 11 goli został dopiero po dwóch następnych sezonach. Paweł Olkowski przechodził z młodej ekstraklasy Zagłębia Lubin do pierwszoligowego klubu. Jakby nie patrzeć, to ty masz ten start o wiele lepszy. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Szczerze mówiąc, to tak nie podchodziłem nigdy do tego, po prostu nie ma reguły, czasami jedni zaczynają szybciej, drudzy później i chciałbym, żeby tak moja przygoda z piłką, żeby się tak potoczyła, żeby stała się karierą, żebym zagrał w reprezentacji seniorskiej i wyjechał do zagranicznego klubu, do dobrej ligi, tak jak Łukasz czy Paweł, po prostu no, są dla mnie przykładem, że można z polskiej strefy się wybić i tylko do tego dążyć. Ty niedawno podpisałeś nowy kontrakt z Lechem Poznań. No na pewno z tyłu, bo masz ten wyjazd do ligi zagranicznej, zachodniej. I pytanie do ciebie jest takie, kiedy nastąpi ten wyjazd? Czy ty założyłeś sobie jakiś konkretny czas, czy nie wiem, dograsz do końca ten sezon i będziesz brał pod uwagę możliwość wyjazdu, czy kolejny sezon będziesz chciał tutaj zaliczyć? Jakie jest twoje podejście do tego tematu? Moje podejście jest takie, że najważniejsza jest drużyna. Najpierw jest Lech Poznań, najpierw są cele drużynowe, a później jest ten mój cel, wyjazd za granicę. Po pierwsze chcę zdobyć tutaj Mistrzostwo Polski, zagrać w Lidze Mistrzów, w fazie grupowej Ligi Europejskiej, jeżeli nie uda się w Lidze Mistrzów i przez mecze w takich rozgrywkach europejskich pokazać się klubom zagranicznym. Ja zadzwoniłem do ciebie z informacją, że dowiedziałem się, że Legia Warszawa bardzo poważnie interesuje się tobą, przynajmniej mocno przygląda się twojej osobie. Ty byłeś mocno zdziwiony, że taką informację ci przekazuję, ale już po podpisaniu kontraktu z Lechem Poznań Bogusław Leśnodorski przyznał, że rzeczywiście Kędziora był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o Legię Warszawa. Jak ty podchodzisz do tego tematu Legii Warszawa? Bo wiadomo, że Warszawa i Poznań no, od zawsze, odwieczna wojna. Czy ty wykluczasz zupełnie możliwość przejścia do Legii Warszawa w przyszłości?
Ja powiem tak, ja czuję się w Poznaniu dobrze, jest to mój, można powiedzieć, dom i jeżeli tutaj mnie będą chcieli, cały czas będą chcieli ze mną przedłużyć kontrakt, jeżeli nie wyjadę wcześniej za granicę, no to zostanę w Poznaniu. Jeżeli wiadomo, jakie jest życie piłkarza, że czasami klub już cię nie chce, po prostu już na ciebie nie stawia, jeżeli ja tak będę czuł, no to wtedy będę musiał szukać gdzie indziej zatrudnienia. Pamiętasz, Tomek, swój pierwszy trening w Lechu Poznań? Pierwszy trening? Pamiętam, to było w lecie 2010 roku. Wtedy przychodziłem z Zielonej Góry tutaj do Kolejorza i pierwszy trening miałem we Wronkach w młodej ekstraklasie i pierwszy rok tam spędziłem. A pierwszy trening z pierwszą drużyną? Pikawa chodziła mocniej? No tak, no to było właśnie w tym samym roku, jeszcze pod koniec grudnia. Albo już w styczniu chyba już. Zostałem zaproszony przez trenera Bakero i jego sztab na trening. I wiadomo, wtedy szatnia Lecha wyglądała inaczej. Było bardzo dużo doświadczonych zawodników. Był jeszcze Bartek Bosacki. No nie wiedziałem, czy mam powiedzieć dzień dobry, czy nic nie mówić. No dziwnie, naprawdę dziwne uczucie wchodzić do takiej szatni. A który piłkarz był dla ciebie takim wzorem do naśladowania wtedy? Wtedy przypatrywałem się Grzesiowi Wojtkowiakowi i wtedy też wprowadzał mnie do drużyny Iwan Dżurdziewicz, który pomaga wszystkim młodym zawodnikom i on nam dużo podpowiadał, ja razem z Szymonem Drewniakiem wchodziliśmy wtedy do zespołu i naprawdę było tylu zawodników, że od każdego można było się czegoś nauczyć. A czasy takiego Brzdąca jeszcze pamiętasz, zielonogórskie? Pewnie, no tak jak tutaj te małe dzieciaki, wiadomo, że jeszcze nie było takiego boiska. Trenowaliśmy gdzieś po piachu, tak jak tutaj stoimy i to było fajne. No, wtedy nie myślałeś, czy boisko jest dobre, czy nie, tylko liczyła się piłka, że trener dał nam pograć i cieszyliśmy się tym bardzo. Ja zadzwoniłem do kilku twoich dawnych znajomych w Zielonej Górze i chciałem podpytać kilka rzeczy, jaki byłeś, jak cię pamiętają, może kilka anegdotek i bardzo utkwiło mi w pamięci, pseudonim, jaki ci podobno tam nadano, ale ty tego nie słyszałeś, Kenijczyk. Nie. No. Można to dwojako skojarzyć, ale okej, okay, no słucham, co to było takiego? No podobno byłeś zbudowany, bardzo, bardzo mikry byłeś, ale nie do zajechania na boisku, cały czas biegałeś. To rzeczywiście się z tym zgadzasz? No tak, no i zostało mi to do dzisiaj. No wiadomo, bo zbudowany jestem troszkę lepiej, ale biegam, walczę do końca i no nie da się mnie zajechać, można tak powiedzieć. A to prawda, że po przyjściu do Lecha Poznań tak intensywnie chodziłeś na siłownię, że w pewnym momencie trenerzy zakazali ci chodzić na te siłownie? Nie, no bez przesady aż tak to nie było, ale chodziliśmy razem z chłopakami przez pierwszy rok w młodej ekstraklasie i no naprawdę dużo czasu tam spędzaliśmy i przez to się rozwinąłem fizycznie i mogłem już trenować z seniorami. No wracając jeszcze do tej Zielonej Góry, z twojego bardzo utalentowanego rocznika, mimo wszystko w zasadzie żaden zawodnik oprócz ciebie nie gra na boiskach ekstraklasy. Jak myślisz, z czego to wynika? Nie, ciężko mi to powiedzieć. No, kilku gra dziś w trzecich ligach moich kolegów, ale no, od nich oprócz mnie się nie przebił z mojego rocznika z UKP. I ciężko mi to określić, może po prostu szczęścia nie mieli. No, nie, też tak nie można mówić. No, każdy ma jakieś przeszkody na swoim życiu, które trzeba pokonać. No, ja dążyłem do celu za wszelką cenę i mi się udało i się bardzo z tego cieszę. Jesteś dumny, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? No, tak. No, nigdy nie myślałem, że będę grał w takim klubie w tym wieku. Myślałem, że tak jak większość moich kolegów zostanę w Zielonej Górze, w liceum, skończę liceum, będę grał w UKP, w Lechii. No i pójdę na studia. Ale wyszło tak, że jestem tutaj i naprawdę to się spełniły się moje dziecięce marzenia, że gram w Ekstraklasie. No, chciałbym jeszcze poznać Tomka Kędziorę troszkę od innej strony, od strony czasu wolnego. Dlatego chcielibyśmy, żebyś zabrał nas na Stare Miasto, na rynek tutaj, żebyś nam pokazał może swoje ulubione lokale. W sensie takie, w których jadasz obiad, a nie wychodzisz wieczorem. Co ty na to? No okej, okay, no możemy lecieć na Stary Rynek. To lecimy. Chciałem cię podpytać trochę, Tomek, o czas wolny.
Często bywasz tutaj w tych rejonach. Jak ci się tutaj podoba, jak ci się żyje? No, tak siedzę sobie na ławce, tak jak teraz rozmawiamy. I... Nie no, żartuję. No, czasami tutaj spędzam czas ze znajomymi z drużyny i też z kolegami po prostu, którzy tutaj mieszkają w Poznaniu. Idziemy sobie do restauracji, usiąść, coś zjeść. I tak to życie się toczy tutaj w Poznaniu. Z tego co wiem, to jeszcze do niedawna bardzo blisko trzymałeś się z Łukaszem Teodorczykiem. To był chyba twój najlepszy kumpel tutaj. No tak, no z Łukaszem było tak, że w sumie tylko z nim spędzałem czas tutaj. On dziewczynę miał tam u siebie, ja niestety nie miałem żadnej kobiety i teraz też nie mam, tutaj się polecam. Nie, że to wytniesz to, nie? No i, no i razem spędzaliśmy czas tutaj na Starym Rynku, czy jechaliśmy gdzieś do chaty pograć FIFA, no różnie się czas spędza. Ale mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę, że te świetne dośrodkowania twoje teraz na boiskach Ekstraklasy są między innymi zasługą Łukasza Teodorczyka. Powiedz o tym trochę więcej. No tak, no razem z Łukaszem po treningu zostawaliśmy i ja trenowałem dośrodkowanie, Łukasz strzelał bramki zazwyczaj. I po prostu to jest dobre, że razem po prostu się napędzaliśmy, że ja robiłem postęp do siatkowania, a on robił postęp, że strzelał bramki po prostu. I teraz zostało mi tak, że mam te dobre dośrodkowanie, ale dalej je szlifuję, zostaję po treningach, jest Kownaś, jest Zaur i mam z kim trenować dalej. Taki super efekt widzieliśmy chociażby w meczu z Lechią Gdańsk, kiedy zagrałeś dwa razy idealnie na głowę Łukasza, no i dwie bramki strzelił i ten mecz wygraliście w Gdańsku w sierpniu. Tak, śmialiśmy się później, że razem wypromowaliśmy Łukasza, że ja dograłem mu piłki, on strzelił te bramki i wyjechał do Kijowa po tym. Po tych zagraniach, no, ale wiadomo, no, grał całą rundę dobrze, cały sezon i dlatego go tam kupili, ale cieszę się, że mogłem się przyczynić do tego, że zrobił postęp i że poszedł do nowego klubu. A powiedz coś więcej o kibicach. Czy jesteś, jak jesteś tutaj w tych rejonach, czy jesteś rozpoznawany często, czy musisz rozdawać autografy? Jak to wygląda? No, autografy to może nie. Wiadomo, jak są jakieś akcje z klubu, to tam wszystkie dzieci, raczej dzieci podchodzą po autografy, a tutaj są ludzie, którzy mnie rozpoznają, pytają się jak tam, że czasami jak nie idzie, no to motywują troszeczkę do lepszej gry, wiadomo jak to jest. Rozumiem takie zachowanie, no bo to jest normalne, że jak nie idzie, to każdy jest zdenerwowany, ale jak jest dobrze, to też klepią po plecach i to jest fajne. Ale jest to wyczuwalne, że Lech to jest potężny klub? Tak, no na skalę wielkopolski jest to jedyny klub, który gra w Ekstraklasie i wszyscy tutaj tym żyją. W Poznaniu jest tak, że każdy żyje Lechem, kogo byśmy nie spytali, no to by wiedział o co chodzi. Tak. A powiedz Tomek, jaka jest presja ze strony kibiców, skoro to jest wielki klub, bo kiedyś było w Poznaniu tak, że kibice nie lubili widywać piłkarzy w modnych lokalach, kiedy drużynie nie szło na boisku. No i dalej nie lubią mnie. Wam idzie, prawda? Dobrze. No wiadomo, ale nie chodzimy też przed meczami do lokali wieczorami i spędzamy ten czas w domu na regeneracji. Jeżeli można wyjść na obiad, no to każdy wyjdzie. No nie ma tak, że ktoś się boi wyjść do miasta, zjeść coś, bo kibice coś powiedzą. Nie, no każdy jest człowiekiem i jeżeli jest czas i pora, no to wychodzimy.